Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach nieomawianych, mianowicie o silniku Subaru 2.0 Diesel Boxer o mocy 150 koni mechanicznych. Myślę, że dosyć ciekawy silnik, nie był omawiany, aczkolwiek no zobaczymy. Jak to będzie? Co do podstawowych danych, 4 cylindry oczywiście w układzie Boxer, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, Common Rail, turbosprężarka oczywiście ze zmienną geometrią, rozrząd na łańcuchu, sprzęgło, koło dwumasowe, filtr cząstek stałych, wtryski elektromagnetyczne, denso. Oleju silnikowego od 5,5 do 6 litrów, 5W30, wymiana co 20 tysięcy lub co roku. Myślę, że jest to jeden z ciekawszych silników w sensie budowy. Przede wszystkim silnik zaprezentowany w 2008 roku napędzał szereg aut Subaru, takich jak Subaru Forester 3. i 4. generacji, Subaru Outback 4. i 5. generacji, trzeciej generacji Subaru Legacy, Subaru Impreza, trzeciej generacji Subaru XV. Także w szeregu silnik ten się różni w zależności od lat produkcji, to znaczy od 2008 do 2010 spełnia normy emisji spalin Euro 4, Common Rail drugiej generacji, turbosprężarka IHI. Różnica jest też w kolektorze dolotowym, tutaj mamy aluminiowy, od 2010 do 2016 mamy Common Rail trzeciej generacji, plastikowy kolektor dolotowy oraz turbosprężarkę Mitsubishi i od 2016 mamy normę emisji spalin Euro 6, znacznie podniesione ciśnienie Common Rail czwartej generacji, 2000 barów. Tutaj mamy plastikowy kolektor dolotowy i turbosprężarkę Honeywell. Także te silniki w zależności od lat produkcji różnią się między sobą. Wszystkie mają filtr cząstek stały. Nowoczesna konstrukcja, aczkolwiek nie pozbawiona niestety wad. No i tutaj mamy problemy głównie z EGR-em. Mamy problemy z filtrem cząstek stałych, co za tym idzie, z rozrzedzeniem oleju, a co za tym idzie także z uszkodzeniem panewek w układzie korbowo-tłokowym. Problemy z dwumasowym kołem zamachowym, dosyć duże koszty serwisowania ze względu na budowę tego silnika. No i tutaj problem. Oczywiście same następstwa problemu z filtrem cząstek stałych powodują problemy w konsekwencji nawet do uszkodzenia silnika, czy pęknięcia wału, obrócenia się panewek korbowo-tłokowych. Co do takich problemów, jeszcze na pewno przy większych przebiegach musimy zwrócić uwagę na wtryskiwacze, turbosprężarkę. Rozrząd na łańcuchu pozwala obniżyć koszty serwisowe. Także tutaj dosyć fajnie to wygląda. Co do samej awaryjności, tutaj im młodszy silnik, tym mniej awaryjny tak naprawdę. Czyli te silniki były na przestrzeni lat modernizowane. Po 2010 roku najbardziej dopracowane oczywiście silniki po 2016 roku. Od 2016 roku. Także to nie jest tak, że to jest podobnie jak w przypadku innych silników. Silnika 1.5 DCI na przykład. Te silniki na przestrzeni lat także były modernizowane. Zalety na pewno dosyć mały poziom spalania, dosyć dobra dynamika, kultura pracy, dźwięk tego silnika. Spalanie od średnio w okolicach 6-7 litrów. Na trasie może to być mniej, w mieście więcej. Także tak to wygląda odnośnie silnika 2.0D Boxer. Także to było na tyle Subaru odnośnie tego silnika. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.